Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 30. odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Juken, a to jest pierwsza seria, w której 30 odcinków temu zaczynałem swoją przygodę z rolnictwem, jak i z farmingiem. Tak, to był mój pierwszy kontakt z farmingiem. A dziś, moi drodzy, no myślę, że już mam całkiem fajnie rozwinięte gospodarstwo. Cała seria jest na kanale, także jak chcesz zobaczyć moje potyczki i błędy, które zresztą cały czas się pojawiają, no to zapraszam Cię do oglądania całej playlisty. Dziś, moi drodzy, zajmiemy się zbożem i wielu z Was to pewnie zdziwi. I zapytacie, dlaczego nie winogrona? Przecież miały być winogrona. No, moi drodzy, no, co ja Wam poradzę? Winogrona jeszcze rosną. Także winogrona nie, natomiast poza odcinkiem dużo pieniędzy wydałem, co widać po saldzie konta, chyba z 10 milionów nam ubyło. Ponieważ, moi drodzy, pobudowałem te wszystkie fabryki związane zarówno z winogronami, jak i z naszymi owieczkami, tak, dającymi wełnę. No i oczywiście te wszystkie oliwki, te wszystkie winogrona są również na nowo zbudowane, a jeden taki rządek potrafi kosztować 25 tysięcy euro. Także no trudno, no ale chciałem już to mieć dobrze zrobione, żeby było prosto. Wiem, że jest prosto i wtedy nie będę tą maszyną zbierającą, tym kombajnem się zacinał na tych słupkach. Także jest wszystko według nowego jakiegoś tam planu zrobione. Czy będzie to funkcjonalne, no to zobaczymy przy zbiorze. Ale dzisiaj właśnie winogrona sobie darujemy, bo one rosną, także niech sobie rosną. Dlaczego, moi drodzy, pszenica? Tak, powody są dwa. No po pierwsze, no skoro kupiliśmy te pola, tam widzimy nasze krówki, tam są i kurki, dużo uli. Skoro widzimy te pola, które kupiliśmy, akurat urosła na nich pszenica, to dlaczego by jej nie zebrać? I nie dlatego, żeby mi się nudziło i bym chciał bardzo wracać do korzeni, no bo przecież pszenicę zbierałem w pierwszym czy drugim odcinku. Nie powiem, bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast, moi drodzy, dlatego, że brakuje nam mąki. Odpowiedź jest właśnie taka, brakuje nam mąki, ponieważ te wszystkie fabryki, które pobudowałem, czy to fabryka ciastek, czy to fabryka, no chociażby pizzeria, tak, czy tam piekarnia, no wszystko potrzebuje mąki. A żeby była mąka, trzeba mieć najpierw skoszone zboże. Także spróbujemy z tego zboża po pierwsze zrobić, moi drodzy, mąkę w dalszej perspektywie. No i oczywiście będzie nam zależało na tym, aby było sianko, ponieważ widzowie, siano jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebne dla koni. I nie tylko, znaczy siano, słoma, konkretnie mówiąc, bo siano to my tworzymy z trawy i tego siana naprawdę wiele potworzyłem. Tu mogę Wam się przyznać, że przed posadzeniem winogron, bo tam było wiadomo, że musiałem poczekać, bo winogrona można sadzić od marca. No to co zrobiłem, moi drodzy? No po prostu skosiłem trawę, dlatego też tam stały te wszystkie kosiarki i dużo, dużo słomy. Znaczy dużo siana nam się udało zdobyć. Natomiast teraz właśnie będzie nam zależało na słomie, która przyda się zarówno do koni, no i szczególnie do krów. No bo to nasze krówki kochane potrzebują słomę, żeby im wyścielić, żeby dobrze się czuły. Także, a, krzywo pojechałem, no trudno. I chciałem przydzwonić w te ule. Jak widzicie, uli mamy sporo, miodu też się dużo produkuje, chociaż w tej części dawno mnie nie było, no bo skupiłem się na tamtej, tylko doglądałem, czy zwierzątek nie trzeba nakarmić i tylko to robiłem. No ale właśnie jak tu zajrzałem i zobaczyłem, że pszenica jest gotowa do zbioru, to sobie mówię, no to aż się prosi. Będziemy oczywiście, moi drodzy, myśleli o wybudowaniu jakiegoś młynu zbożowego własnego, bo przypuszczam, że tego, który tam jest daleko, nie da się kupić. Tak więc będziemy dążyli oczywiście do tego, żeby była mąka. Nas nie interesuje sama pszenica, nas interesuje mąka. Jestem ciekaw, czy nasze gospodarstwo będzie w jakikolwiek sposób samowystarczalne. Ja mam spore wątpliwości, widzowie. Mogę się mylić, zobaczymy pod koniec odcinka. Ile bym musiał mieć pól z pszenicą, aby wyprodukować tyle mąki, żeby po prostu nie musieć jej kupować, bo generalnie no około miliona wydałem na zakup mąki.
myślę, że koło miliona mogłem wydać. Oczywiście, no wiecie, jak zarabiałem kasę na sprzedaży tych ciasteczek, a te ciasteczka naprawdę dają przyzwoitą kasę, no to sobie mówię, no kurde, no przecież co mi szkodzi, nie? Niech to naleci, to leci i leci. Nie chcę przestać lecieć. Już muszę tak to sobie ustawiać, żeby później móc to pewnie na bele zbierać, chociaż tak naprawdę możemy również samozbierającą przyczepą podlecieć i to siano może być, znaczy ta słoma może być taka sypka również. To nie będzie problemu, bo do krówek można wjechać do środka, wysypać tą słomę i też będzie gicior. Ale raczej wolałbym sobie ją pobelować. Tak mi się wydaje, że raczej wolałbym sobie ją, słuchajcie, pobelować. Takie mam jakieś tutaj przeczucie. Także tam dosyć dużo czasu spędziłem na tamtej części. Jak widzicie, ładnie oliwki są posadzone. To chyba są oliwki od tej strony. Wszystko w równych rzędach i naprawdę ta cała moja, nie wiem, nie nazwałbym może farma, no bo to raczej nie do końca tamta część, tamta bardziej jest mieszkalna. Jest stadnina koni, jest wszystko super. Konie to bardziej dla ozdoby kupiłem niż dla zysku i zarobku. Po prostu, żeby sobie zwierzątka gdzieś tam były. Jakieś, no dobra, lecimy, tak, to bez znaczenia w sumie. Kupiłem kombajn już poza odcinkiem, się przygotowałem na szybko, żeby to tutaj nie trwało nie wiadomo ile. Jak widać, ten header jest dość szeroki, on ma chyba 15 metrów. Powiem wam, że miałem problem, żeby tym kombajnem przyjechać tutaj. Więc musiałem się mocno napocić, naokoło pojechać przez pola, żeby tutaj wjechać. Więc jak już tu wjechałem, to jest całkiem prawdopodobne, że ten kombajn tu zostanie, aczkolwiek jeśli tam są jeszcze jakieś pola, jeśli tam są jakieś pola za torami, to najwyżej tam się przejedzie. No zobaczymy. Na razie jakby o tym nie myślę. Kusi mnie, słuchajcie, czy by pracownika nie zatrudnić, ale z tymi pracownikami, gałganami to jest tak, że oni mi będą krzywo kosić. W ogóle mam taki szalony pomysł, widzowie. Jeśli już bym miał iść w większą produkcję mąki, aczkolwiek nie do końca jestem przekonany, czy da się to wykonać. Możemy taki test zrobić, jestem ciekaw. Bo wiecie, to niby wszystko, to po czym jeździmy, to jest kilka pól. To nie jest jedno pole, nie? Nie wiem, czy tu zaczyna. Dobra, nie zaczynamy kosić. Podnieśmy. Jedziemy opróżnić. W sumie mogłem tą przyczepą tu przyjechać, ale ten tak szybko, fajnie jedzie, że... Już wam mówię, o co mi chodzi, moi drodzy, bo chciałbym zrobić taki test. No bo tu mamy jakby dwa pola, tamto jest trzecie pole. No tamto to jest pole sąsiada, nie wiem, czy można sąsiadowi ukraść. Wiecie, ta rura z tej strony się chyba... Tak, z tej. Ciekawe, czy sąsiadowi da się ukraść. Bo zmierzam do tego, moi drodzy, że... Jak wiecie, no zrobiłbym taką inwestycję konkretną. Kupił kilka kombajnów i po prostu, żeby na... O, teraz to tam. No dobra, podjedziemy może tym... Tym ciągnikiem chyba będzie łatwiej podjechać pod ten kombajn, niż tym kombajnem pod ten ciągnik. Żeby po prostu kupić kilka kombajnów i żeby zatrudniać pracowników. Oni by kosili, ja tylko bym podjeżdżał i ich opróżniał. I tak się zastanawiam, czy taka opcja by mogła wypalić. Czy to mogłoby mieć sens, chociaż oni by pewnie kosili strasznie. Więc troszkę boję się tych pracowników, jak mam być szczery. Nie mam zdania. Dobra, zobaczmy, ile to było litrów. Kombajn ma chyba na 20 parę tysięcy. Na 30 tysięcy ma pojemność, już nie pamiętam. Największy kombajn kupiłem, jaki jest. Ja już teraz się nie szczypię. Jakby już teraz się nie martwię o kasę, bo wiem, że nie wiem, meble sprzedam, czy ciastka sprzedam i to zarobi. Tylko właśnie, słuchajcie, chodzi mi też głównie o to, że ja nie chcę kupować tej mąki. Znaczy wiadomo, że stać mnie na tą mąkę, to nie jest jakby problem, tak? Ale... A gdzieś czuję taki niedosyt przez to, że kurczę kupuję mąkę, a nie mam własnej, nie? Bo jednak ten cel tej serii, która no będzie zbliżała się do końca po to, abym mógł zacząć nową serię z opcją, słuchajcie, od zera totalnego, tak? I myślę, że już tutaj sobie poradzę.
Natomiast no, mam taki niedosyt, nie? Że są jakieś tam składniki, byśmy produkowali jakieś tam produkty, tak? A składników jakiś tam brakuje, typu na przykład właśnie mąki, gdzie płacę duże pieniądze za zakup mąki, a mógłbym mieć własną. Tylko pytanie, no bo wiecie, jeżeli mamy trzy fabryki ciastek, jeżeli dobrze pamiętam, trzy, mamy cztery piekarnie przynajmniej, gdzie piekarnia i produkuje z mąki chleb i ciasto. Mamy... Co tam jeszcze? Teraz nie pamiętam, naprawdę, teraz nie pamiętam, jak mam być szczery, co tam jeszcze było. W każdym razie, no, robi się o tyle nieciekawa sprawa, że tak kupowanie tej mąki to nie jest wcale takie hopsiu. I tak się mocno zastanawiam, bo przy okazji mamy korzyść, wiadomo. Korzyść jest oczywista, słuchajcie, że mamy siano. Ile tego siana wyjdzie, to też jestem ciekaw, ale myślę, że mogę tutaj, żeby było szybciej, słuchajcie, chociaż bardziej by mnie bele interesowały. Zobaczę, musiałbym kupić tą maszynę pewnie w sklepie i zobaczyć, czy ona by to tutaj na bele nam przerabiała. Jeszcze tego nie robiłem, bo ja nigdy słomy nie zbierałem z pola. Mówię, jeżeli gdzieś tam mi była potrzebna, no to musiałem ją kupować. No co też jest bez sensu, prawda? No ale jak nie mieliśmy takich upraw, no to wiadomo, nie było słomy. Siano bez problemu. Słuchajcie, ja tyle trawy pokosiłem, że siana to tam mamy nadwyżkę, nie? Więc akurat jeśli chodzi, słuchajcie, moi drodzy, o... Tak? Trudno, tak zajedziemy. Będziemy potem to zbierać, no już trudno, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jestem bardzo ciekaw, czy to jakby w ogóle się, słuchajcie, czemu mi się wyłączyło? Aha, bo B wcisnąłem, dobra. Czy to się w ogóle opłaci, czy ta mąka, to się czasami mówi, z tej mąki chleba nie będzie, nie? No to pytanie, czy z mojej mąki będzie chleb? Gdzieś bym musiał postawić jakąś własny młyn zbożowy. No to ja zbierałem się na to i tak miałem to zrobić, a dzisiejszy odcinek, słuchajcie, jest totalnie na spontanie, dlatego że to nie było w ogóle planowane przeze mnie, ale patrzę, z jednej strony braki mąki, z drugiej strony patrzę, ile ja na tą mąkę wydaję, mimo że mnie stać, to no to jednak wiecie, no tak bez sensu kupować, nie? Mamy być samowystarczalni. I sobie stwierdziłem, że a piernicze, jak jest, to korzystam. Jak jest, to wykorzystam i ile tego sypię? Wykorzystam, słuchajcie, i od razu się użyję. Także zobaczymy. Tak sobie jeżdżę, byle jak, tam byle kosić. W sumie nie spinam się, że to ma być jakiś tam jakoś konkretnie koszone, bo pamiętacie w pierwszym odcinku, jak się starałem, jak równiutko jeździłem. A tu nie, tu już to tak na luzie wszystko teraz. Na pewno następny odcinek już będzie poświęcony właśnie winogronom, oliwkom. To będzie też no, kolejny temat, no bo mamy parę fabryk mocno, słuchajcie, związanych z winogronami i to będzie już takie no nieuchronne i kolejne fajne produkty będą się produkowały, też wybudowałem, tam będę pokazywać, teraz nie będę, ale w następnym odcinku zobaczycie, ale wybudowałem jedną z fabryk, która powstała, no to jest fabryka soków. Nie wiem, na ile to jest jeszcze opłacalne, no to jakby zobaczymy. W każdym razie, no skoro mamy nadwyżkę pomidorów, których nie jesteśmy w stanie z tych szklarni naszych przerobić, to już wiem, że nie jesteśmy w stanie, czy to do pizzerii, mimo że pizzerii mamy wiele, no to nie ma opcji, słuchajcie, żeby te pomidory przerobić. No to stwierdziłem, że będziemy robili sok pomidorowy, bo tam jest fabryka, w której produkują i sok pomidorowy, i
właśnie sok z winogron. Także zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. I generalnie powoli do przodu, nie? Chociaż tak naprawdę ta seria już zbliża się. Już na półmetku jej na pewno jesteśmy. Z tym nic się nie da zrobić, widzowie. No tego już nie oszukamy rzeczywistości. Kombajn fajny, podoba mi się. Tym pierwszym, którym jeździłem, takim najtańszym, no to tak średnio mi się jeździło. A tutaj mamy header konkretny, kombajn mocny, także. A zaraz mi się zapełni, właśnie. Chciałem powiedzieć, że pojemny, a zaraz będziemy mieli pełny kombajn. Wiecie co, może będzie szybciej. A to zrobimy inaczej, widzowie. Zrobimy inaczej. Traktorkiem szybciej tu podjedziemy. Tyk, tyk, tyk. Jestem ciekaw, ile z tego będzie mąki. Czy najpierw musimy wiedzieć, ile będzie zboża? No to będziemy wiedzieli, ile mąki. Ale przy okazji może, mam wrażenie, że może być bardzo dużo tego siana. Więc też super. Bo to siano naprawdę, mamy już, krowy już tam wołają o siano, bo już wszędzie jest pusto, a nie chciałem kupować, także dlatego słuchajcie też między innymi, widzowie, mnie troszkę przycisnęło, nie będę ukrywał, mocno mnie przycisnęło, ażeby tutaj się za to siano wziąć przy okazji, także mamy dwie, pieczenie na jednym ogniu. Sypię. Że dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo mi się ta opcja podoba. Lecimy dalej. Nawet szybko to idzie. Takim headerem. Nawet widzę, że szybko golimy te. O, tam jest jeszcze jedno pole, bo tam... To zobaczymy. Niepotrzebnie, wiecie, jakby też nie do końca wiedziałem, jak ten kombajn będzie zrzucał tę słomę i przyjechałem też tutaj ciągnikiem z chyba ze zgrabiarką, jeśli dobrze pamiętam, albo przetrząsaczem, nie wiem po co, ale chyba zgrabiarkę. No ale dobrze, widzowie, no co ja wam powiem, no. Jakby no nie jestem wytrawnym rolnikiem, no pomyślałem, że może być przydatna, no bo przynajmniej do trawy była przydatna, ale widzę, że tutaj chyba nie będzie nam zupełnie zgrabiarka na szczęście przydatna, bo będziemy sobie od razu to ładowali chyba na przyczepę samozbierającą. Myślę, że zapakuję chyba to tak, wiecie, nie wiem, czy w Belę będę. To już tak. Też z drugiej strony, wiecie, Belę będzie dla mnie trochę takie coś nowego, bo jeszcze nie bawiłem się w Belę. Więc może warto w te Belę się zabawić. Czemu by nie? Bo musiałbym tam zerknąć. Do sklepu oczywiście. A że ja jestem szkodnik, no to ciekawe, czy coś naszkodzę. Skończ sypać. Jakby ktoś się pytał, to dlatego jechałem do przodu tyle, bo sypał i sypał. Nie chciałem takiej górki usypywać. Fajny kombajnik, bardzo taki wdzięczny. Miałem wątpliwości, czy ten z gąsienicami nie będzie się jakoś dziwnie łamał, ale on bardzo fajnie się nim steruje. Mógłby trochę szybciej jechać, nie powiem. Bym się nie pogniewał. Akcja żniwa, widzowie. To by przypuszczał, że wrócimy na żniwa, nie? Sam bym tego nie przypuszczał. Jeszcze kończąc ostatni odcinek, w życiu bym nie wpadł na to, że kolejny odcinek będzie ze zboża i z tworzenia mąki, no ale z drugiej strony, skoro jeszcze winogrona nie są gotowe do zbioru, oliwki też, niby sierpień jest miesiącem zbioru winogron, ale one jak widać jeszcze rosną, także no u mnie na ogrodzie, bo akurat mam na ogrodzie winogrona, no to tak w sierpniu jeszcze nie zbierzesz za bardzo winogrona żadnego.
raczej do jedzenia to się we wrześniu nadają, nawet w październiku. Tam już jak już zaczną kwitnąć, no to dojrzewać znaczy się, no to dopóki zima ich nie przegoni, no to winogrona są, także. O, fajnie. Dobrze, że chociaż tak jak jeżdżę po tym, to się nie rozwalają mi te kubki z tym. To jest dobre, bo miały się jeszcze rozwalać, to by była masakra. No, także bardzo pięknie, słuchajcie, jestem tak zadowolony z tej części, którą tam stworzyłem. I tak jakby się teraz zastanowić, no bo... jeżeli już byśmy mieli patrzeć, czego może nam jeszcze brakować, no to będą to widzowie słoneczniki, bo olej jakiś tam się robi ze słoneczników, nie? Tradycyjnie rzepak, bo jest olej rzepakowy. Bo oliwę z oliwek, no to zrobimy z tych oliwek, które będą, więc spoko. I czy jeszcze nam czegoś brakuje, to teraz właśnie już... Teraz już widzowie właśnie nie pamiętam, czy jeszcze nam może czegoś brakować. Tej całej naszej tutaj... plantacji? Chyba nie. Zwierząt na pewno więcej nie chcę. Za świnie się nie biorę, no bo wiadomo, świnie to bardziej mięsne zwierzęta. Owce, żeby dawały, wiadomo, wełnę. No krowy, mleko, kury, jajka, no pod tym kątem patrzyłem, nie na jakiś tam handel. Natomiast no konie, no to bardziej takie ozdobne, ale tam też widzę, że można sobie na koniu pojeździć, też fajna opcja. Fajnie to zrobili, także podoba mi się bardzo. Ja jestem ciekaw, ile ja nazbieram tutaj z tej słomy. Wiecie co, tak myślę, czy może nie spauzować na chwilę nagrania, jak zbiorę całe zboże. Też nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile, bo tam jeszcze tylko tamto pole zostało. Nie to, tylko tamto. Chociaż zobaczę, bo może jak wjadę do sąsiada i będę mógł kosić, to będę kosił. Pierdziele, zajumie sąsiadowi, słuchajcie, pszenicę. Natomiast zobaczymy, ile będzie w ogóle pojemności, nie? Całego zboża. Też wtedy zbudujemy młyn zbożowy. A w tym czasie właśnie byśmy sobie jakieś zakupy zrobili i bym zbierał już tą słomę, więc myślę, że tak można skrócić troszkę, widzowie, ten odcinek, chociaż bardzo doceniam, że chcecie oglądać dłuższe odcinki i że je oglądacie. Bardzo mi miło, drodzy widzowie, że oglądacie takie dłuższe odcinki. Serduszko, pozdrawiam serdecznie, bardzo mi miło. Także my się będziemy za chwilkę widzieli, jak ja już to zwiozę, no bo tu już nic więcej ciekawszego nie będzie, no będę po prostu tak kosił cały czas, a myślę, że pokażę wam efekt i jakieś tam porównanie będziecie mogli sobie wtedy zobaczyć. Trafię czy nie trafię? Jest, udało mi się trafić. Brawo ja. Dobra, widzowie, to do zobaczenia za chwilę w takim razie. No i mamy, moi drodzy, wszystko ładnie pokoszone. Ostatni rozładunek, to jeszcze taki mały paseczek mi został, no i oczywiście nie mieszkam go skosić. Natomiast czuję, słuchajcie, taki troszkę niedosyt, bo z tych trzech pól to są trzy pola i to nie jest wcale aż tak super mało. A jakby nie patrzeć, widzowie, ledwo 100 tysięcy, nie? Ledwo 100 tysięcy litrów pszenicy. Ja wiem, że tutaj mogę wyjść na hipokrytę, bo jako początkujący chyba w pierwszym czy drugim odcinku, jak kosiłem, chyba też właśnie pszenicę, potem był rzepak, już nawet nie pamiętam, ale chyba na pierwsza w ogóle była pszenica. Później z rzepakiem zacząłem eksperymentować, albo od razu to był rzepak. W każdym razie, no pamiętam, że najpierw na polu miałem 6 tysięcy, później robiłem te wałowania, te inne zabawy, no i było 8 tysięcy i cieszyłem się jak dziecko, natomiast tutaj mamy inne potrzeby. Słuchajcie, mamy pole sąsiada, to na pewno nie jest moje pole. Mogę wam nawet pokazać, jakbyście mi nie wierzyli i jestem ciekaw, czy mogę tu wjechać.
bo tak mnie kusi, mam taki niedosyt. Nie ma tak dobrze. No to słuchajcie, no to żeby nie było tak. Myślę, że dawno nie kupiliśmy. To jest 51, tak? Tereny. A tutaj 12. No dobra. Trudno, słuchajcie, trzeba się rozwijać. Jak już mamy taki tutaj fajny teren, to myślę, że skorzystamy z niego, nie? Myślę, że widzowie skorzystamy. No nie jest to duży teren, ale chociaż jeszcze tam troszkę tej pszenicy dobijemy. Ja tutaj nawet spróbuję, słuchajcie, pracownika zatrudnić, bo i tak jest ten. Dobra, to mu przestawię, bo pewnie będzie mu przeszkadzało za chwilkę. Tym sobie podjedzie. W ogóle ta zgrabiarka nam nie będzie potrzebna. W tym czasie my sobie zobaczymy jakąś maszynę do tworzenia bel. I tu możecie mieć ze mnie pewnie ubaw, no bo jeszcze tego nie robiłem. Ciekawe, co by się stało, jakbym na torach stanął. Ej, naprawdę, widzowie, jestem bardzo ciekaw, czy to by stało się, że pociąg by po prostu nie zahamował, czy by mnie strącił, czy... No wolę nie próbować. Ale z drugiej strony jestem ciekaw, co by się stało, nie? Już podjedziemy sobie tym ciągnikiem, bo ja nie chcę, nie będę za każdym razem ciągnika, słuchajcie, nowego kupował. Także jedziemy, widzowie, do sklepu, ale w zasadzie to możemy zakupy zrobić bez tego. Pierwszy raz będę miał do czynienia z maszyną do tworzenia bel, także też się nie dziwcie. Aż muszę sobie wygodniej, słuchajcie, usiąść, rozsiąść się w moim fotelu lotniczym. Bo wtedy przynajmniej niczego nie spieprzę. Znaczy i tak pewnie mogę spieprzyć, ale wiadomo, no, ta seria, przypominam, to jest seria, w której no niedawno zaczynałem, ale jakby nie patrzeć, 30 odcinków znawcą mnie nie czyni. Jeśli oczywiście będę nagrywać jakieś poradniki, to dlatego tylko i wyłącznie, że czegoś się nauczyłem sam i wiem, z czym dana osoba mogłaby mieć problem. Ta maszyna pomaga w zbieraniu bel, ale my zbierać nie chcemy bel. My chcemy je tworzyć. Ta maszyna pomaga w zbieraniu bel. Wszystkie pomagają w zbieraniu. Kurczę, tu jestem. Jak mam bele tworzyć, jak tutaj są maszyny? Czekajcie, może będzie jakiś pakiet. Bo tu w belach to są tylko bele do zakupu, nie? Tu nie ma chyba maszyny żadnej. Nie. No wiem, bo tu kupowałem też te bele, niestety. Moi drodzy, no... No siano, no. Chociaż siano niekoniecznie, bardziej to słoma jest, no bo siano, no ale można przyjąć, że siano też się tworzy bele, nie? No to mamy, to mamy. Prasa zamienia luźną słomę, trawę lub siano wygądu. O, to byśmy potrzebowali. To byśmy, widzowie moi drodzy, potrzebowali. Tamta zbiera bele. No na razie zbierać nie musimy. Na razie nam wystarczy, że my po prostu będziemy mieli maszynę do tworzenia bel, ale czy ja nie mógłbym tu, słuchajcie, w sklepie sobie czegoś w ogóle wyszukać? Spacja? Nie. Bo to przez spację się szukało gdzieś indziej. Coś mam wrażenie, że tutaj... I widzicie, i to jest taki przykład, jakby oczywiście zaraz mogę kupić tą maszynę, ale to jest właśnie taki przykład, że nie wiem, różne, że jakby człowiek musi się mocno domyślać, gdzie ma co znaleźć. Bo jakby, wiecie, no ja teraz nie będę tutaj zgrywał kozaka. Tak jak, nie wiem, temat drzewny dobrze opanowałem, inne tematy opanowałem, ale... Ale nie wiem. Nie wiem, jak wygląda maszyna do tworzenia bel. Nie jest to też opisane. No te przenośniki to nie, headery to nie. Jakby, wiecie, no jest to dla mnie troszeczkę, no nie wiem, zwierzęta. Raczej zwierzęta nie. O, to miałem sobie kupić, żeby stało ładnie. Zapomniałem, widzowie, ale to owijarki bel. No ale owijarka, no to jak sama nazwa wskazuje, już gotowe bele.
No właśnie, ja nie chcę folii, nie chcę, jakby mi nie jest to do niczego potrzebne. Przyczepy samozbierające, no też nie, no bo oczywiście, że mamy przyczepę samozbierającą i moglibyśmy tą słomę po prostu zebrać tak w taki sposób, ale jakby ktoś się pytał, dlaczego chcę zrobić w bele, po prostu nigdy tego nie robiłem i myślę, że może to być po prostu ciekawa. No taka ciekawostka dla mnie przynajmniej, nie? Ja wiem, że wielu z was to wie i będziecie się ze mnie śmiali. Oczywiście ja sam się z siebie śmieję, także spokojnie. Ja sam się z siebie śmieję, no bo to jest seria, w której zaczynam farmingu. No to jest to, moi drodzy, oczywiste, że... No i się tak pogubiłem w tym momencie, że tylko mogę chyba kupić tu. No bo jest zima, transport, no co, zboże. W zbożu wszystko mamy. To są do siania. No nie, 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 nie. Akurat nie siałem. Akurat, słuchajcie, nie siałem. Wyobraźcie sobie, no bo już było zasiane, a teraz, jak widzieliście przed chwilą, znowu poszedłem na cwaniaka. Znowu poszedłem na cwaniaka i... No nic, no wychodzi, że tylko jedna rzecz jest do bel. Nie ma innej maszyny do bel. To już nie będziemy się szczypać. Słuchajcie, znowu poszedłem, widzowie, na cwaniaka i znowuż... Możemy jechać ją odebrać. A ten tam gałgan jeden pracuje? Gdzie on jest? Aha! To on już się zapełnił? To ja tak długo Widzowie, to ja tak długo kupowałem w tym sklepie, że gość już się zapełnił? No ale widzicie, nawet i teraz może dzięki temu, że wzięliśmy to pole, dokupiliśmy, to do... Ale też pokosił, a ja pierdziele, jakie tu są... No jak można zostawiać takie... Co za baran? Dobra, jeden kawałek zostawił. Już jadę do niego, ale tu też zostawił. Już jadę do niego, bo... Teraz tak wygląda, jakby kupę pod siebie zrobił, nie? Zobaczcie to. Tutaj tak. Nie, no nie chcę jakby niecenzuralnych słów używać, ale no widzowie, no z czym wam się to kojarzy? No, skichał się gościu, no. No. Nie wiem, czy on pijany jeździ, czy co. Ja jestem bardzo miły, grzeczny, nie chcę być jakby niekulturalny. Tutaj słów pewnych nie używam też, by zasięgów nie cięło, no ale no co ten pracownik zrobił? Aż widzicie, z wrażenia, kurde, nie umiem teraz ja zaparkować. No gość pijany jak nic, nie? A tu mamy co? To jest do wody chyba jakiś budynek. No dalej. Jestem ciekaw i to też wam pokażę. Oczywiście w następnym odcinku będziecie mogli to, widzowie, zobaczyć. No, syp. Jestem ciekaw, ile nam się mąki uda przetworzyć, ale no na pewno to nie jest stosunek 1 do 1, więc na pewno ze 100 tysięcy, czy inaczej, zakładając nawet hipotetycznie, nie, że ze 100 tysięcy litrów zboża, pszenicy w tym momencie byśmy mieli 100 tysięcy litrów mąki, co jest nierealne. To i tak te 100 tysięcy dla mnie to jest za mało, bo ja, żebym powiedział, że mi wystarczy do zapełnienia na full tych wszystkich obiektów, możemy to zresztą policzyć, ale oceniam około 500 tysięcy. Serio mówię wam. Oceniam 500 tysięcy. Jako taką liczbę najbardziej realną. No co za gamoń, zobaczcie jak on kosi. Nie, ja nie wiem jak można tak kosić. Tak, wiem, chaty, bo ja tutaj teren równałem. I teraz sami wiecie, dlaczego ja nie zawsze chcę zatrudniać pracowników, czemu wolę zrobić sam. Ale to troszeczkę stawia pod znakiem zapytania ten mój pomysł, żeby właśnie mieć kilka pól i kilka kombajnów i żeby po prostu pracownicy kosili. Chociaż ja wam powiem szczerze, chciałbym zrobić z tego jedno pole, bo tamta droga, te drogi to tylko tak zrobiłem, żeby były. Wiecie, że się nie da, to znaczy da się, bo można zaorać i teoretycznie będzie to jedno pole, to znaczy to będzie wyglądało jak jedno pole. Natomiast na mapie to nadal będą 3 czy 4 pola w tym momencie, tak? I pracownik nadal będzie kosił to, co jest zaznaczone na mapie. On nie będzie jechał tak, jakbym ja tego sobie życzył. Dlatego te tworzenie pól
uważam, jest bardzo mylące, bo ja powiem szczerze, jak kupowałem, tam też zainstalowałem pewien dodatek, ale są też fabrycznie, nie, dostępne w farmingu, takie pługi i jest napisane narzędzie do tworzenia pól. No i wiecie, dla mnie to w tym momencie jest bardzo mylące i farming jest znowu nieintuicyjny. Tutaj, no sorry, muszę ponarzekać, bo jakby oczekiwałbym tego i wiecie, to nie jest jakby problem zrobienie tego skryptem. To jest tak samo, słuchajcie, jak ze zwierzętami, tak? Wystarczyłoby dać jakiś płotek, on by wyznaczał strefę, gdzie te zwierzęta mogą biegać. Ja sam, specjalny płotek mógłby być do tego i ja sam bym te zagrody do zwierząt budował, tak? To już tam mówiliśmy na przykładzie krów. I tak samo z polami, to nie jest problem. Jedzie jedna maszyna, która wyznacza punkty jakieś, czy nawet słupki można by stawiać, wiecie. I skrypt, by to jakby, to jest pod kątem programistycznym, to jest filozofia na poziomie podstawówki. Także ja nie rozumiem tutaj sytuacji z farmingiem, dlaczego tak jest. Dobra, powiem wam, dziwna, bardzo dziwna maszyna, bo mam wątpliwości, czy to jest na pewno taka maszyna do Bell. Coś jest tu nie halo, to jakaś mi ta maszyna jest za mała. Ale już się ustawmy i zobaczmy, no moi drodzy, no. A, najpierw trzeba rozłożyć. No dobrze, no to rozłóżmy, ale raczej wątpię, żeby to była jakaś większa. Czaprasa. No włącz. Nie wiem, coś mi się ta prasa nie podoba. Coś chyba nie do końca... Mam wrażenie, że chyba nie... I co? To jest chyba jakiś żart. Widzowie, to jest chyba jakiś żart. Dwa kilo. A tu jeszcze... Znaczy, jakby wam to powiedzieć, nie? 32 kilo. No ja sobie troszkę większe te bele wyobrażałem. No i właśnie to są sytuacje, w których farming mnie troszkę denerwuje. Czyli prawdopodobnie ja będę musiał ściągnąć moda jakiegoś, który daje większe bele. No ale 32 kilo, serio? Słuchajcie, ja naprawdę... Zobaczcie, aha, to jest moja kupiona, okej. Przedem wkupione. Ja jestem naprawdę człowiekiem wyrozumiałym i żebym cokolwiek krytykował... No dobra, czekajcie, bo zrobiłem z siebie idiotę, jeżeli to są prasy. No ale dobra, no to też powinno być w kategoriach, czyli co? Najdroższa prasa 125 cm o 240, dobra. To one się niczym nie różnią zasadniczo. No dobra, no to teraz ja z siebie zrobiłem idiotę akurat, okej. Cofam te słowa. 240, no to one się niczym nie różnią, słuchajcie. Dodatki do kiszonek? Nie chcę żadnych dodatków do kiszonek. Dobra, widzowie, no to ja zrobiłem siebie idiotę w tym momencie. Cofam te słowa, aczkolwiek no jest to nadal, jak widzicie, tak mało intuicyjne, że no ja mówiłem, że mogę coś odwalić, ostrzegałem. Jak najbardziej, moi drodzy, ostrzegałem. Natomiast jakby, no widzieliście, że szukałem w odpowiedniej kategorii tego i co? No, troszkę słabo, nie? Dobra, jadę po to, będziemy się widzieć, jak się podłączę i tutaj przyjadę, no bo jeszcze wjechałem w latarnię. Także za chwilę się widzimy, bo to nie ma sensu przedłużać, widzowie. Za momencik się widzimy. No dobra, jestem. Moi drodzy, przyjechałem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działało. No chyba to jest już odpowiednia prasa. Powiem tylko jedno. No ja wiem, wy możecie się śmiać, bo jakby to wszystko wiecie, tak?
Natomiast pamiętajcie jedną rzecz. Dla mnie odpowiedź jest bardzo tutaj prosta. Kategorie w sklepie, w farmingu są bardzo nie... Znaczy w ogóle wiele rzeczy w farmingu jest nieintuicyjnych. Także możecie być tutaj pewni, że no, to, czego się uczę na własnych błędach i też dzięki wam, będę na pewno mówił innym ludziom, którzy zaczynają, żeby tego problemu też nie mieli. Czemu to tak dziwnie zbiera? Może krzywo pojechałem, już nie doszukujmy się błędów farmingowych, to może mój błąd. Się coś mieli, chyba się tworzy tabela. Powinna być duża. Niby 200 cm. 240. Dobra, to później już tam będziemy zbierać to dalej. No, tak krzywo jechałem kombajnem. Wniosek, że trzeba kombajnem jednak prosto jeździć. To akurat mój błąd, no ale też tego tak nie zakładałem. Już mogłem się nauczyć, bo... O, wyjechała jakaś bela. Dobra, jest. Jedna wyjechała. Super, działa. Powiem tylko jedno, że właśnie... Według mnie to, moi drodzy, powinno być bardziej intuicyjne. Aha, bo tutaj nam pokazuje, ile procent. Już się następna tworzy. Czekajcie, ile ta kabela będzie miała procent? 6 tysięcy? Nie. 6 tysięcy? 7 tysięcy? Czy 10 tysięcy, tak? 9. 9 tysięcy ma jedna bela. To wynikało. Albo i nie? Nie wiem. Może za szybko jadę? W sumie ty cofać chyba można, no przecież czemu by nie? To jest tak jak... To takie mam narzędzie jak przyczepa samozbierająca, więc czemu miałbym nie móc cofać? No okej, okay. Więc mówię, jest dużo takich rzeczy, które są nieintuicyjne, bo jeżeli jest taki pakiet do zbioru bel, no to powinno to być jakoś... jakoś poinformowane, tak, napisane, że kurczę, no jest więcej takich narzędzi, że jest w takiej zakładce, ja jej nie znalazłem, a może źle szukałem, ale jakby, no skąd miałem to wiedzieć, natomiast no ten glut, który kupiłem, no to wiecie, no to. Ciekawe, ile mi z tego słomy wyjdzie, to jakby nie wiem, czy to da się tak jakoś przeliczyć, ale patrząc obiektywnie, po tym co przejechałem, to już mam wrażenie, że słomy będzie więcej. Dobra, później będę to zbierał, bo jestem oszczędny i mam wrażenie, słuchajcie, że słomy będzie więcej niż tej pszenicy. Bo patrząc, że 10 tysięcy litrów to jest tam jedna bela, a już ich chyba 5 wyskoczyło, to by wynikało, że 50 tysięcy litrów mamy słomy, to super. To zobaczcie, jesteśmy sporo... jednak kasy do przodu. Szkoda, że to nie można jakoś zrobić, żeby to szerzej zbierało troszkę. Nie wiem, no albo muszę się nauczyć kombajnem prosto jeździć. No też jest taki wniosek. Zobaczcie, no ta kabela, a tam na bok odłożyłem te popierdółki. No to przecież to wygląda jak jakieś glutki, no. Ale okej, dobra. Wiemy, o co chodzi, czyli będzie słomy na pewno, widzowie. No słomy myślę, że około 200 tysięcy możemy pozyskać, bo zobaczcie, przejechałem raptem niewiele. 10 tysięcy to jest, 9 tysięcy to jest jedna bela. By wynikało, tak jak mi pokazuje, tak liczę, no tak pokazuje. Popatrzcie, 70% to jest 6 tysięcy. To możemy podejść do beli i sprawdzić, ile ona ma procent. Wielkie halo, widzowie. Teraz powinna wyjechać, czy nie? Słuchajcie. Wyjdziemy i sprawdzimy, ile ma litrów. Wiadomo, że nie podniosę. 430... 9 tysięcy? No, dobrze patrzyłem. No, to elegancko. No, i to mi się podoba, moi drodzy. Czyli w tym momencie mamy pewność, że będzie bardzo, bardzo dużo tej słomy i na pewno troszkę krówkom dostarczymy. Czy na pewno nam się uda zapełnić na fulla nasze 4 obory? No wątpię, widzowie. Bo mamy jeszcze konie, które by potrzebowały tej słomy. Nie, konie chyba siana. Już nie pamiętam teraz. Nie, słomę też musimy dostarczać do tej stadniny koni. Tam nie ma wody, ale tam jest słoma jakby potrzebna. Bo kupowałem. Tak, dobrze powiedziałem. Słoma.
Dobrze, to my sobie widzowie już poradzimy. Kupię jeszcze jakieś narzędzie do zbierania tych bel i... To myślę, że tyle w tym odcinku, no bo nie będę was tutaj zanudzał kwestią zbierania bel. Powiem wam w następnym odcinku, ile uzbierałem tej słomy. Natomiast fakt jest taki, że... zebraliśmy, no tam lekko ponad 100 tysięcy litrów. Właśnie. Czekajcie, widzowie, no bo to musi iść w parze z odcinkiem przecież. Tego się teraz nie dowiecie, ale wiecie co? Szukam miejsca. Nie wiem, jakie to będzie duże, no chyba, że tu gdzieś. Na górce albo tu? O, może tu. Już wam mówię, czego, co chcę zrobić. Młyn zbożowy. To chcę wybudować. Tylko jak widzicie, no tu mamy z górki, więc ten młyn zbożowy tutaj nie bardzo, ale wiecie co? Może mamy miejsce... Może tutaj? Tu by się aż prosiło, żeby go wybudować. To później bym... Później bym ten dom i tak tam zburzył. Ten dom jest do zburzenia zasadniczo. Jakby się ktoś pytał. Coś tam później się zrobi. Na razie zróbmy tutaj ten młyn zbożowy. To słuchajcie, zawieziemy, żeby już był koniec odcinka tutaj związany z tematem. Zawieziemy do młynu zbożowego te 107 tysięcy litrów pszenicy, czyli niewiele niestety. Na pewno nam nie starczy na to, na co potrzebujemy. Jakby ktoś się pytał, czy warto zatrudniać pracowników, no to macie odpowiedź po tym, jak jest skoszone zboże. To nie ja kosiłem. Dobra, także do młyna, niech młyn już nam tworzy mąkę. Myślę, że około 100 tysięcy, jak wyjdzie z tego mąki, to będzie dobrze, ale to zresztą nam powie... Słuchajcie, tutaj ta informacja, tylko teraz, żebym ja znalazł, bo mam tyle tych firm. Także w następnym odcinku, słuchajcie, wam dam relację z tego. I zrobimy tak, że myślę, że koło tego młyna zbożowego zrzucę, ja nie będę dostarczał na razie do krów. Koło młyna zbożowego zrzucę jakoś te bele ze słomą. Wezmę jakąś tam przyczepkę do słomy, no to wtedy będziemy łatwo mogli się dowiedzieć, ile my tej słomy będziemy mieli. Pszenica 107 tysięcy z 5 jakby tysięcy litrów, wyjdzie nam 4 tysiące litrów. Czyli jeżeli mamy powyżej 100 tysięcy, to wyjdzie nam z tego tak 80 parę tysięcy litrów. Mąki, czyli bardzo mało i tu wam pokażę na przykładzie pizzerii, gdzie zobaczcie, to było kupowane, tą mąkę mam w pizzerii, bo tak jak wam mówiłem, kupowałem, zresztą oliwę z oliwek też kupowałem i to kupowałem nie za małe pieniądze, widzowie, niestety. Natomiast no zobaczcie, jeśli mamy 3 pizzerie, to 150 tysięcy litrów byśmy potrzebowali. Znaczy wiadomo, że nie teraz, bo było kupione, ale załóżmy, że byłoby pusto, nie? To 150 tysięcy litrów byśmy potrzebowali mąki, żeby zapełnić 3. My będziemy mieli nawet nie 100 tysięcy litrów mąki. Także słabo to widzę, nie? Słabo to widzę, widzowie. Chyba, że z innych będzie więcej, no bo tu jest z pszenicy, może z jęczmienia albo z owiec. Sorgo, no nie wiem, może z tych tutaj będzie więcej tej pszenicy. Możemy zrobić testy, natomiast no generalnie, ale wysiadłem. Generalnie, no to widzę to słabo, nie? Słoma spoko, bo jej wyjdzie nam naprawdę bardzo dużo i jak widzicie wszystko super. Tej słomy wytworzymy, jest o tyle mi się podoba, że jak nie uda mi się zebrać jakiegoś kawałka, to potem mogę w to wjechać i to jakby tam przetwarza, nie? O, tak jak teraz, ja sobie później tu wrócę, o, teraz to już cofniemy. Ale że w sensie, że później sobie tu wrócę i to się zbierze i spoko. Także tutaj ja pójdę na sępa, zresztą wam to pokażę w następnym odcinku, że wszystko totalnie perfidnie, słuchajcie, pozbierałem, żeby... Bo potrzebuję, bo po prostu potrzebuję tą słomę, nie? To jest na tej zasadzie, że jest mi ona potrzebna, no,
mega pilnie, to tak samo zresztą widzowie, jak jest mi potrzebna mąka, ale jeszcze zobaczmy jedną rzecz. Jeszcze zobaczmy jedną rzecz, no bo tak. Mówimy o polach 50, 51, 53, 54. Zobaczcie, jaki to jest obszar. Gdybym, załóżmy, kupił pole 41, 42, no to powiedzmy, że jest są to większe pola od tych 53, 54. 39 jest kolosalne. Czyli ja bym musiał, żeby zebrać naprawdę dużą ilość tego, to musiałbym może tutaj mieć kupione pola. Czyli to jest... Aha, bo tu jest ten most. Nie, to nie jest tu. My jesteśmy tu. Tutaj wybudowaliśmy młyn. No to byśmy musieli, słuchajcie, te 68, 69, 70. I może z tych trzech pól z pszenicą wtedy byśmy byli w stanie spoko. Ale to 71 też jest spoko. A to jest właśnie przejazd przez tory. Więc kwestia, widzowie, też do przemyślenia, czy jakoś tych pól tutaj nie wykorzystać, nie? No bo to są jakieś, jak widzicie, popierdółki. Tutaj rosną winogrona. W ogóle jakieś takie kolory dziwne. Czekajcie, czy winogrona żeby były do... Nie, raczej nie. Rośnie. Aha, czyli jeszcze nie jest do zbioru. Dobrze, okej. No, także nie mamy więcej pól, na których moglibyśmy gdzieś tu pszenicę zasiać, żeby mieć z niej korzyści. Także tylko te pola wchodzą w grę. 68, 69, 70, 71. Tylko te. To może byśmy zarobili. A później, jeżeli byśmy kupili te pola, te 41 nawet nie wiem, czy przypadkiem już nie było kupione, ale te 39, 41, 42, 43, to może tam jakieś słoneczniki, takie rzeczy, które by nam też były potrzebne. To tam byśmy mieli większy plon. Ale stricte do pszenicy raczej tylko te pola wchodzą w grę. Czyli tutaj, aha, i tutaj jak mamy winogrona, to naprzeciwko jest też pole. Ale to nie wiem, czy bym chciał. Bo to jest takie, to jest, zobaczcie, jaka to jest popierdółka. To jest 72 pole, to w zasadzie jest takie jak 50. To nie wiem, czy bym chciał na to. Tu może prędzej bym słoneczniki posiał, bo by fajnie wyglądały z mojej hacjendy. Także tylko te pola wchodzą w grę. A z ciekawości, nie będę tego teraz robić, zobaczcie. 600 tysięcy, 300 tysięcy, 700, 600, no spora inwestycja, ale oczywiście zarobimy na to, nie? Muszę pomyśleć, ale chodzi tylko i wyłącznie o to, jeżeli nasza cała tutaj gospodarka na farmingu ma być no samowystarczalna, no to nie jest tak, że mi się teraz, nie, bo mi się nie podoba na przykład ta pszenica, nie? No ale to nie jest, że mi się nie podoba i nie robię. Tylko, no niestety, będzie trzeba zagryźć zęby i to zrobić. Najwyżej wymyślić plan, jak to zrobić, żeby pracownicy mogli to robić. Może... No, tu już się nie da pracownika do tego, widzowie. Tego już się nie da pracownika. Myślałem, że do Beli się da pracownika, a tu już się nie da. Także niestety. No, także to myślę, że tyle w tym odcinku. Dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do końca, to zostaw komentarz na przykład o treści Bela, no bo właśnie Bele tutaj wylatują. Będzie mi bardzo miło. Zostawię Ci serduszko pod tym komentarzem. No i bardzo Cię proszę o zostawienie łapki w górę, bo to zawsze zwiększa też zasięgi. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, no to też będzie fajnie, jak to zrobisz, aby nie przegapić kolejnych odcinków z farminga, bo będzie ich też coraz więcej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!